Good morning. Hello, my lovely friends. Hello and good morning to you all. Welcome on this beautiful Monday morning. I hope that it is as sunny where you are as it is in Lisbon today, because it is beautiful. So welcome everyone. And let's get ready for our next week of hard work. How was your weekend, as always? I am asking, as always, how was your weekend? I hope you had a good one. I had a very good weekend and I really enjoyed myself. So on Saturday, I went for a long walk. By myself. I sometimes like to go by myself, alone with anyone else around. I like to just walk around, wander around the city. Lisbon is beautiful and really very friendly city, so you can go in, you know, around the streets or somewhere where it's beautiful at the river. It's really, really nice. So I went by myself for a walk. I needed that, and I ended up at the river and I stayed there just in the sun, enjoying myself, relaxing. And then I went back home and I watched Netflix, as always. I do that on the weekends. And yesterday I took my boyfriend, or we took ourselves together. And we went for a nice walk too, and we went to a few places we haven't been before, and we ended up in Alfama, which is the old part of the city. It's very beautiful too. It has a very nice atmosphere. So we ended up there and it was amazing and beautiful and warm. And we did over 10,000 steps around. I can't remember how many kilometers we did, but quite a few. And I was very tired yesterday in the evening, but I was tired in a good way, you know. So I felt like I was, you know, energized and a bit tired, but not too much. It was very, very nice. I loved it. So really, really good weekend. Hello, Zofia. In Warsaw, a beautiful day, however cloudy. Well, I hope that it will brighten up for you a little bit. Hello, Małgorzata. So I can see that there are almost 20 people. So happy International Women's Day, my ladies. All the best. I hope that you will have a good one today, and you will celebrate maybe with other women. I don't know if you can, but if you can, it's a good idea. And I hope you have a beautiful, lovely day. And I wish you all the energy and strength, and I hope that you develop yourself and learn and, you know, go and get the world, all of you. So, all the best for today. All the best for today. Hello, Małgorzata. Hello, Malwina. Agnieszka. The weekend was nice. On Sunday, I did Nordic walking, about 7.5 kilometers. It was cold, but nice. Oh, beautiful. Very nice. Mariola, hi, beautiful girls. Hello, hello, Monika. Hello, Gosia. Hello, everyone. Good morning. Dzień dobry, moje drogie. Przede wszystkim, moje drogie, dzisiaj, bo to dzisiaj nasze święto. I jak już mówiłam, życzę Wam energii, siły, życzę Wam tego, żebyście się rozwijały, uczyły i zdobywały świat. Tego Wam najbardziej życzę. Dzisiaj będziemy sobie mówić trochę o kobietach, bo będziemy sobie mówić o kobietach wynalazczyniach. Tak, wynalazczyniach, nie jakieś tam inne męskie odmiany, tylko żeńska odmiana. Będziemy sobie mówić o wynalazczyniach, o 5 rzeczach, które wynalazły kobiety. I mam nadzieję, że Was troszeczkę zaskoczę dzisiaj tymi informacjami, bo sama się zaskoczyłam. Jeden z moich nauczycieli, Daniel, bo zbierałam pomysły, bo nie chciałam robić dzisiaj historii Święta Kobiet czy czegoś, co się powiela bardzo często na lekcjach.
ale chciałam wybrać coś zupełnie innego i mój nauczyciel Daniel podsunął mi pomysł, że żeby poszukać, jakie rzeczy codziennego użytku wynalazły kobiety. I znalazłam artykuł, który wymieniał ich 50, czy ponad 50, i były to rzeczy bardzo zaskakujące, bo w ogóle bym nie pomyślała, ale wybrałam dla Was 5, które dla mnie były totalnym zaskoczeniem. Nie wiem, czy będziecie, czy Wy wiecie, więc zobaczymy jak czy będziecie zaskoczone. Dobrze. Przypomnienie tylko, zanim zaczniemy, przypomnienie dla bootcamperek. Ladies, moje wojowniczki, dla bootcamperek wojowniczek 14, czyli w niedzielę, jest o 6 lekcja z NIEF. Mam nadzieję, że dzisiaj wyślę Wam wszystkie materiały, które są potrzebne do tej lekcji, żebyście miały wystarczająco czasu, żeby sobie poczytać. Więc mam nadzieję, że uda mi się to zrobić dzisiaj. No i macie na Microsoft Teams, jak wyjdziecie sobie na nasz kanał bootcamperowy, to znajdziecie tam pytanie na dzisiaj, na które możecie, nie musicie oczywiście, ale możecie odpowiedzieć, bo to jest dla Was oczywiście kolejne ćwiczenie i ja te wypowiedzi Wasze będę sprawdzać i będę poprawiać. Także korzystajcie z kolejnej rzeczy, którą możecie zrobić. Możecie też sobie odpowiadać na te komentarze, jeżeli macie coś do dodania czy do podzielenia się. Dobrze, i teraz moje drogie, zanim przejdziemy do tego naszego mięcha, które przygotowałam dla Was, czyli do strony biernej, bo będziemy sobie robić stronę bierną w czasie przeszłym, a przy okazji poznamy, jakie wynalazki wynalazły kobiety, jakie rzeczy wynalazły kobiety, to jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam dzisiaj zahaczyć. Tak szybko, dosyć postaram się, żeby to było szybko. Więc bardzo często przychodzą do mnie ostatnio osoby, które potrzebują w pracy języka angielskiego. Nie wiem, czy u Was tak jest, dajcie znać, czy tak jest. Możecie dać mi kciuka w górę, jeżeli u Was w pracy wymaga się języka angielskiego i musicie ten język używać. Coraz częściej zdarza mi się, że osoby, które przychodzą do OK English, właśnie tego potrzebują. I często, coraz częściej są to osoby, które mówią: do tej pory unikałem mówienia po angielsku, ale czas, żebym się przełamała, bo będzie taki moment, kiedy mój szef powie: OK, trzeba zrobić prezentację po angielsku, albo trzeba, nie wiem, zrobić kola z klientem w języku angielskim, i zaczyna się panika. Bo nigdy do tej pory jeszcze jakoś się tam się wymigał człowiek, a tutaj nagle trzeba zacząć używać tego języka. No i co robić w takim momencie, tak? Więc ja myślę, że dosyć jest to, tak jak to się mówi po angielsku, straightforward, czyli dosyć proste, żeby to rozwiązać. Natomiast ja na samym początku, jeżeli naprawdę nie czujecie się pewni, bo to są dla osób, które nie czują się pewnie z językiem angielskim, tak? Jeżeli nie czujecie się pewnie, to przede wszystkim radziłabym porozmawiać z szefem. Czasami, mam nadzieję, że macie fajnych szefów, bo to też może być, że jeżeli Wasz szef nie jest człowiekiem wyrozumiałym, to może być oczywiście problem z czymś takim. Natomiast mam nadzieję, że większość z Was ma wyrozumiałych, fajnych szefów. I ja bym porozmawiała przede wszystkim z szefem. Powiedziała: słuchaj, mój angielski jest na poziomie takim i takim. Nie czuję się zbyt pewnie, a wiem, że będę musiał się przełamać i zacząć mówić. Chciałabym, abyś mi dał trochę czasu na to, aby nad tym językiem popracować. Chciałabym uczestniczyć w spotkaniach, uczestniczyć w prezentacjach, uczestniczyć w jakichkolwiek innych rzeczach, gdzie mówi się w języku angielskim, abym mogła posłuchać, jakich słów, jakich rzeczy się używa w takich rozmowach. Bo oprócz tego, że oczywiście język w pracy jest troszeczkę bardziej formalny, chociaż uważam na przykład, że niekoniecznie musimy się uczyć biznesowego języka, żeby mówić,
żeby używać go w pracy, bo tak naprawdę biznesowy angielski to jest trochę zaawansowany bardziej angielski na wyższym poziomie, tak szczerze mówiąc. Tak? To nie jest nic specjalnego. Czasami oczywiście, jeżeli potrzebujecie jakiegoś specyficznego słownictwa, to może być on ukierunkowany na to. Czyli na przykład, jeżeli chodzi o ekonomię, bardzo często się pojawiają różne słowa. Natomiast generalnie język w pracy jest trochę zaawansowanym bardziej językiem angielskim plus językiem, którego się używa specyficznie do danego działu, danego przedsiębiorstwa, czasami do danej firmy, czasami w jednej firmie używa się pewnych skrótów, których się nigdzie indziej nie używa. Także jest to zbiór pewnych rzeczy. I porozmawiałabym z szefem, żeby dał Wam trochę czasu na to, aby ten język podszkolić, i na to, aby faktycznie uczestniczyć w pewnych spotkaniach i pisać sobie pewne wyrażenia. To jest jedna rzecz. Dwa, można szefa też poprosić, już jak tutaj jesteśmy przy rozmowie z szefem, można szefa poprosić, aby Was wysłał na kursy. I tutaj uwaga, szef może wpisać sobie angielski w koszty. I to warto zaznaczyć. Jeżeli macie swoje firmy, tak samo porozmawiajcie z księgową, bo można sobie wpisać język angielski teraz w koszty. Więc to jest ważna informacja dla szefa, który może zainwestować w Wasz kurs języka i sobie później to odpisać. Nie? Także jest to ważne. Więc można przy tej rozmowie, można również powiedzieć, dlaczego może bym zrobiła jakiś kurs, może bym zrobiła jakiś dokształt z języka angielskiego, żeby faktycznie poczuć się lepiej. No i oczywiście oprócz tego, że idziemy na kurs, to oczywiście wszystkie inne rzeczy robimy, o których tu zawsze mówię, czyli słuchanie, czytanie, zanurzanie się w języku, interesowanie się tym, co dzieje się w Waszej branży w języku angielskim. Tak? Więc jeżeli jesteście, zresztą tak naprawdę w internecie, na YouTubie można znaleźć nagrania o jakimkolwiek zawodzie, o jakimkolwiek zajęciu można to znaleźć. Na przykład jedna z moich uczennic jest księgową. Przepraszam. I jak przyszła, robiłyśmy bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi o pracę księgowej. I na YouTubie jest tyle vlogów o księgowych, robione przez księgowych, o ich pracy, o ich dniu, o tym, co robią, o szkoleniach w jakichś programach. Tam jest wszystko. Także można to sobie wyszukać, słuchać tego, dowiadywać się, śledzić blogi. Różne rzeczy można robić, aby rozwijać słownictwo i aby rozwijać swoją mowę. Ale przede wszystkim oczywiście trzeba mówić. I przyjdzie taki moment, kiedy chcąc, nie chcąc, będziecie musiały się przemóc i będzie trzeba się odezwać na tym spotkaniu. I można to robić w miarę możliwości krok po kroku, czyli na przykład uczestnicząc w jakichś spotkaniach, można czas od czasu zadać pytanie, można sobie coś tam wtrącić, może powoli, można, nie wiem, bo to zależy od Was, ale można by tak zrobić, powoli się wdrażać krok po kroku. Albo po prostu rzucić się na tą głęboką wodę i powiedzieć, powiedzieć, ja się zgłaszam na zrobienie prezentacji. Robię prezentację. Można się do tej prezentacji przygotować z nauczycielem, poprosić go, słuchaj, mam prezentację za tydzień, czy nie mógłbyś sprawdzić, tutaj mam swoje slajdy i chciałabym tą prezentację przed Tobą zrobić. Dlaczego nie poświęcić paru lekcji, które macie na przerobienie takiej prezentacji na przykład. Także są sposoby na to, aby się do takich rzeczy przygotować. Ale tak jak mówię, nie ominiemy tego, co nas czeka, tak? Czyli jeżeli szef wymaga, to szef wymaga i trzeba będzie tą prezentację prędzej czy później zrobić, czy porozmawiać z klientem. I tak jak mówię, albo można to zrobić krok po kroku, czyli zacząć się odzywać tu i tu i tu, albo zrobić to po prostu na raz, zamknąć oczy i po prostu wrzucić się samemu na głęboką wodę. Zofia się pyta, what about a proofreader? What about it? Nie za bardzo rozumiem pytanie. What about it? Proofreader is a proofreader.
Teraz zależy, jaki to ma być proofreader, bo proofreader jest osobą, która robi korekty, albo proofreader jest programem, który instalujesz i on ci poprawia błędy. Także nie wiem, o co się pytasz. Jak doprecyzujesz, to ci powiem. I dokładnie nie wiem. No, używanie takiego programu do korekty błędów, na przykład jest Grammarly, taki program, i on jest dobry. I to nie jest nic złego, żeby go używać. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chcesz poprawić swoje pisanie, w jaki sposób piszesz, ja używam proofreadera, na przykład wszystko piszę w Google Documents, tak? I tam jest normalnie korektor i podkreśla mi błędy. I fakt faktem, że to podkreślanie błędów sprawia, że nie myślimy. Nie myślimy o tym, co piszemy, i nie myślimy o naszych błędach. Więc warto myśleć o tym. Jak podkreśla nam coś tam, to naciskamy, żeby to poprawić, no ale pomyślmy chwilę, dlaczego on nam to podkreśla. Zawia pisze, a film on YouTube for me. Słuchajcie, jak chcemy sobie wyszukać coś na YouTubie, to wpisujemy proofreader vlog. Tak? Proofreader, how to become a proofreader. Every day, nie wiem, proofreader every day na przykład. Czyli czyli tam wyskoczy nam na przykład, co robią codziennie. Habits. Zależy, jakich filmów szukasz, tak? Tak jak mówię, jesteś strażakiem i chcesz znaleźć film o strażakach. To co wpisujesz w YouTube'a? Fireman vlog. Tak? Fireman blog. What does a fireman do? Tak? To są wszystko takie rzeczy, które wpisujesz. Tak jakbyś, pomyśl sobie, jak zaczynałeś w tym zawodzie, to czego chciałbyś się dowiedzieć? Zacznij od tego, a później YouTube ci będzie wyskakiwał, jak obejrzysz parę takich filmików do końca, od początku do końca, to później algorytm YouTube'a będzie ci podawał wideo na podobne tematy. Będzie ci podsuwał, tak? Więc jak zaczniemy oglądać coś takiego, to będziemy mieli więcej. Zależy. Proofreader na przykład. What tools are good for a proofreader? Tak? Na przykład. Tools proofreader. What does a proofreader do every day? What is a proofreader's job? Wszystko tego typu pytania warto wpisywać w YouTube'a. Także naprawdę to jest bardzo proste, żeby zacząć od czegoś takiego, a później coraz głębiej w tą tak zwany rabbit's hole, czyli w tą króliczą norę się po prostu wchodzi coraz głębiej. I jak już zaczniesz oglądać na jeden temat filmiki, to bardzo, bardzo trudno wyjść z tego algorytmu, który ci podaje filmy, więc będziesz miała same filmy o proofreaderach na przykład. Oj, coś tutaj mi się zrobiło. Dobrze. Monika mówi, prezentacja to jeszcze ok, bo można się przygotować. Najgorsza jest dyskusja i pytania, na które trzeba odpowiadać. Oczywiście, tak, to jest jak w każdej konwersacji, ale to nie musi być stresujące. Dyskusja i pytania w pracy nie muszą być stresujące, tak? Nie muszą być jakieś straszne. Jeżeli się uczymy angielskiego, jeżeli chodzimy na konwersacje, jeżeli, tak jak Zofia tutaj, szukamy materiałów, szukamy jakieś, dłubiemy w tej sieci i tak dalej, i utrzymujemy również kontakt w pracy, bo to jest też ważne, tak? Żeby nie unikać tych dialogów w pracy, tych konwersacji w pracy. To jest ważne, żeby tego nie unikać, bo jak będziemy unikać, to my się nigdy nie nauczymy mówić. My się nigdy nie nauczymy niczego, jak my będziemy unikać tych rozmów. Nie, to nie przychodzi do Was z nieba, to nie przychodzi do Was od razu, to nie przyjdzie do Was w rok, to nie przyjdzie do Was czasami może i nawet w 2 lata. To są rzeczy, które krok po kroku, to nie będzie tak, że będzie, tak jak ja zawsze mówię, to nie będzie moment, kiedy na Was spłynie po prostu, jak wiecie, z nieba jakieś oświecenie. To będzie przychodzić krok po kroku, będzie coraz lepiej, ale tylko wtedy, kiedy nie będziemy unikać pewnych rzeczy. Ale ja już bym chciała przejść troszeczkę do tematu naszej lekcji, czyli przede wszystkim do passive voice,
ok? Czyli strona bierna. Chciałabym, abyście w komentarzu dały mi, dzisiaj do kobiet się odwracam, dały mi przykład strony biernej w języku angielskim. Krótki przykład. Ok? Ja zaraz będę do tego wracać. W jakimkolwiek czasie, nieważne, jaka będzie strona bierna. Tak? Co, dajcie mi przykład. Give me an example. Okay? So your own example that you can think of. Alright? So you can write it in the comments and I'll come back to it and I will check. A dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest strona bierna lub potrzebują przypomnienia, odświeżenia informacji, to strona bierna również istnieje u nas w języku polskim, oczywiście. Coś jest robione, czyli samochód jest myty, włosy są czesane, koty są karmione, tak? Podmiot, czyli składa się z podmiotu, rzecz, na którym wykonywana jest czynność, plus czasownik to be w jakimś czasie, którego potrzebujemy, może być to czasownik was, może być to have been, może być to is being, tak? I czasownik w trzeciej formie, czyli na przykład the car is washed every 2 weeks, the floor is being mopped, the bicycle was stolen. Ok? Przepraszam. Czyli samochód jest myty co 2 tygodnie. The car is washed every 2 weeks. The car is washed. The floor is being mopped. Czyli podłoga jest myta teraz. Is being mopped. The bicycle was stolen. Rower został ukradziony. The bicycle was stolen. Okay? So this is a passive voice. It's really nothing complicated, I think. All right? So I would like to have a look at your examples because I can see here. All cookies have been eaten. Perfect, beautiful, 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 beautiful. Very nice. Thank you, Mariola. Czas present perfect. Have been eaten. Czyli ciastka zostały zjedzone. The dishwasher was invented by a woman. By a woman. Okay? By a woman. But it's fine. The dishwasher was invented by a woman. Czyli zmywarka została wynaleziona przez kobietę. Very well done, Agnieszka. Well done. The film was... Okay, Zofia. Almost. Almost correct. Okay? The film was watched. Tak? Bez been. Bo was to już jest twój czasownik to be. Ok? Czyli bez been już. Bo już zamieniliśmy to be na czas przeszły. Ok? Czyli film został obejrzany. Coffee is drunk by me. Zależy. Domyślałabym się, że tutaj, Małgorzata, chciałaś powiedzieć, że kawa jest pita przeze mnie teraz. Bo generalnie, jeżeli powiemy, że ona jest pita ogólnie, codziennie przeze mnie, trochę to... Nie wiem dlaczego, ale troszeczkę to dziwnie brzmi. Tak? Być może w sytuacji, kiedy chcesz powiedzieć, o, kto pije kawę? Tak? W domu na przykład. W domu twój mąż może powiedzieć, że ja nie piję kawy, ale kto pije kawę? Bo ciągle kawy jest mniej i mniej. Ty możesz, coffee is drink by me. Może, ewentualnie, ale trochę dziwnie. Więc jeżeli teraz pijesz kawę, to ja bym dała coffee is being drunk by me. I troszeczkę lepiej, bo to teraz pijesz. But in general, the grammar is good. The grammar is good. The window was cleaned. Czyli okno zostało umyte. The window was cleaned. Perfect, beautiful sentence, Monika. Well done. Thank you very much. Okay, so let's go back to our presentation. Ok, jak jeszcze będą pojawiać jakieś komentarze, to będę wracać, będę komentować również. Także jeżeli macie jeszcze jakieś zdania, to piszcie. Things invented by women. Ok, czyli po pierwsze, zwróćmy uwagę na słowo woman. Woman. Jedna kobieta to jest woman. Dwie kobiety to są women.
pisane trochę inaczej i wymawiane trochę inaczej. Women. Things invented by women. Okay, guys. Do you know any female scientists or inventors? Okay. Maybe you do, maybe you don't. Do you know any female scientists? Maybe some of you are doctors and you do know some female scientists. If you do, put them in the comments. I want to know what they do. I want to know what they do. Okay. So let's have a look what women invented. Okay. So one woman, French woman, she invented an aquarium. Yeah, aquarium was invented by, I don't speak French, so I'm not sure, Villeperdue, maybe, power, a French biologist. Okay, she wanted to observe certain water organisms for a long time and created a water tank to do that. Okay, czyli ta pani francuska, której imienia i nazwiska nie potrafię wymienić, znaczy w zasadzie nazwiska nie potrafię wymienić poprawnie. Jeżeli jest tu Marta po francuskiej stronie, to być może będzie mogła mi powiedzieć, napisać, jak to wymówić. Ale ta pani wynalazła akwarium. Aquarium was invented by... Bardzo, tutaj już Agnieszka chyba, o ile pamiętam. Agnieszka, przepraszam. Agnieszka tutaj nam już stworzyła takie zdanie, tak? Podobne. Aquarium was invented by. Czyli akwarium zostało wynalezione przez tą panią, a French biologist. Czyli przez francuską nie wiem, jakby był to... odmiana żeńska tego słowa. Staram się odmieniać, nawet jak takie słowa nie istnieją, to staram się, girl power, więc staram się odmieniać to, zamieniać na żeński rodzaj, ale niestety tutaj nie potrafię tego zamienić. Więc ona chciała zaobserwować pewne organizmy, wodne organizmy przez bardzo długi czas. I żeby to zrobić, Biolożka. Thank you very much. Biolożka, tak? Czyli była francuską biolożką i chciała zaobserwować jakieś tam organizmy i stworzyła water tank. Water tank, czyli zbiornik. Tank to jest zbiornik, czyli wodny zbiornik, aby to zrobić. Tak? Czyli the phrase that we are focusing today on is Was invented by. By tutaj wcześniej nie używałyśmy tego słowa, natomiast by będzie tutaj słowem przez. Czyli na przykład możemy powiedzieć, że naczynia są myte przeze mnie. The dishes are being washed by me. By bardzo często pojawia się, szczególnie w ćwiczeniach, takich w książkowych ćwiczeniach, to będzie by, dlatego że bardzo często w takich ćwiczeniach musimy zaznaczyć, że jest to strona bierna i to by daje nam troszeczkę taki znak, że to jest strona bierna. Dlatego by będzie tutaj często potrzebne. Ale również strona bierna pojawia się w wiadomościach przeróżnych, w przeróżnych newsach, w telewizji czy w gazetach i też jest by. Na przykład the bicycle was stolen by a teenager, tak? Czyli ten rower został skradziony przez jakiegoś tam nastolatka. Ok, aquarium. Computer algorithm. Ok, so computer algorithm, if you don't know, is something that recognizes what you watch and what you use online, and then it gives you the same things. So on Netflix, if I go on Netflix, and if Agnieszka goes on Netflix on her computer or on her TV, my Netflix will be completely different than hers. Because I watch different movies than Agnieszka. So computer algorithm of Netflix gives me suggestions for things I like to watch. So if I like to watch romantic comedies, I will only have similar things on there.
But Agnieszka likes to watch maybe horror movies. So she will have a lot of horror suggestions. Okay? So that's computer algorithm. Computer algorithms is very important. We have it on Facebook, we have it on Instagram, we have it on YouTube. It is something that all these platforms use. Okay? So the first ever computer algorithm was written by Ada Lovelace. Very nice surname. Who added her own note to a theoretical invention of Charles Babbage. She tripled the text and the first computer algorithm was created. Okay, gdzie mamy stronę bierną? Stronę bierną mamy przez was written. Was written. Written, trzecia forma czasownika. Was written, zostało napisane. I znowu mamy to słowo by. Tak, czyli przez Ada Lovelace, okay. And we have also here our passive voice. Sorry, was created, czyli zostało stworzone, czyli ten algorytm został stworzony. Was created. We have was written and was created. Okay, so that's the second invention. Paperback making machine. Okay. Paperback making machine. Czyli maszyna, która produkuje papierowe torby. Została stworzona. Was created by Margaret Knight. Przede wszystkim, od razu jak już mamy słowo knight, knight pisane tak jak tu widzicie, oznacza rycerza. I knight to nie jest knight, tylko jak mamy kn na samym początku wyrazu, to wymawiamy to jako N, knight. Tak samo jak knee, czyli kolano. To nie jest knee, tylko knee. I tutaj mamy Margaret Knight. Knight is a very popular surname. Margaret Knight's invention was stolen by a man who claimed that a woman couldn't invent such a machine. She finally got a patent in 1879. Okay, so Margaret Knight's invention was stolen, czyli został ukradziony, jej wynalazek został ukradziony, by a man, right, by a man, czyli przez mężczyznę, was stolen by a man who claimed, czyli twierdził, że kobieta nie mogłaby, couldn't invent such a machine, nie mogłaby wynaleźć takiej maszyny. Zdobyła patent w 1871. So we have was stolen. That's our next expression, next passive voice. Dishwasher. Agnieszka said already, yes, a dishwasher. However, dishwasher invented by a woman was not the first dishwasher. Okay? The dishwashers that existed before had scrubbers. Scrubbers. Scrubbers to są te takie, takie wiecie, ściereczki, które bardzo, bardzo mocno wycierają. Prawie, że można porysować niektóre naczynia z nim. Więc pierwsze zmywarki miały takie scrubbers właśnie. I to kobieta wynalazła metodę, którą stosuje się teraz, czyli pod ciśnieniem wody myje się naczynia w zmywarce, a nie przez te scrubbers właśnie. A dishwasher was created by Josephine Crochan. Before that, dishwasher had existed, but she was the first person to use water pressure instead of scrubbers to clean the dishes. Okay? So, was created again. We have was created by. Was created by again. Okay? So, was invented by, was created by. We have these expressions. So, Josephine Crochan, I guess that's how you pronounce it. She invented a dishwasher. A dishwasher was invented by her, by Josephine. Okay. Medical syringe. Medical syringe. Okay. Czyli strzykawka. Syringe, strzykawka. Strzykawka. Polish word is very difficult. Strzykawka.
A one-handed syringe was created by Leticia Geer, not sure. Before that, the both hands were used when injections were done. Okay, so she invented one-handed syringe. Czyli ona wymyśliła strzykawkę, którą się używa jedną ręką. Wcześniej używano strzykawek, które trzeba było obsługiwać dwoma rękami. Teraz mamy takie, które można wstrzyknąć normalnie, tak? Tak zrobić. A one-handed syringe was created, czyli zostało stworzone. One-handed syringe, czyli nie można tego dobrze przetłumaczyć na polski. Ale chodzi o to, że jedną ręką się posługujemy, żeby zrobić zastrzyk. Before that, both hands were used. Both hands were used. Zauważcie, że już nie mamy was, tylko mamy were, ponieważ mamy dwie ręce, a nie jedną. Czyli liczba mnoga, więc musimy użyć were. Okay? So both hands were used. Now, when injections were done, czyli były robione. Kiedy injection to jest zastrzyk, czyli kiedy zastrzyki były robione. Tak naprawdę tutaj powinniśmy bardziej użyć słowa were performed, I think. Ładniej to brzmi, czyli zostały przeprowadzane. Were performed. But I wanted to use an irregular verb. Czyli chciałam użyć nieregularnego czasownika i po prostu pierwsze, co mi przyszło do głowy, to było do. Czyli może nie najlepiej to brzmi, jeżeli chodzi o do. Wydaje mi się, że bardziej injection is performed usually. It sounds better to me. But were done is okay. Czyli kiedy były robione? Were done. Okay, so medical syringe. Okay, guys, so let me have a look at your comments. One more time. What was the most surprising? Co was najbardziej zaskoczyło? What was the most surprising? I think to me, everything was surprising because really, I never thought about it. I never thought about it. Who invented an aquarium? I never thought about that, but it was surprising. Like all of these are surprising to me. Okay. Jeszcze tutaj wracam do waszych komentarzy. The book has been published. Very nice. Czyli książka została opublikowana. Has been published. Very good. Well done. Beautiful sentence. Very nice. The floor has been polished at 8 a.m. Andrzej, tutaj bym cię poprawiła. OK? Generalnie zdanie jest OK, jeżeli chodzi o strukturę zdania. Has been polished. Bardzo ładnie, tak? Jest trzecia forma czasownika, jest has been, jest super. Ale jak mówisz, kiedy to się stało, to nie możesz używać czasu present perfect. Czyli jeżeli używamy czasu, jeżeli mówimy, kiedy to się stało, to musimy dać czas przeszły. Czyli the floor was polished at 8 a.m. Wtedy tak. Ale has been, możesz powiedzieć the floor has just been polished, czyli dopiero co. Already has been polished, or has been polished already, or po prostu has been polished, tak? Ale nie wtedy, kiedy to się stało. Czyli jeżeli mamy czas dokładny, kiedy coś się stało, piszemy w czasie przeszłym. The structure of DNA was discovered by Rosalind Franklin. Good job. First of all, good job to Rosalind Franklin. Oczywiście jest to prawda. And a beautiful sentence. Well done. Nice. Ja specjalnie, akurat o DNA być może sporo osób wie, że Rosalind Franklin odkryła, tak? Bo was discovered, tutaj mamy, Patrycja dała, czyli odkryty, został odkryty. Was discovered. Nie chciałam wrzucać takich, na przykład Marię Skłodowską-Curie czy coś takiego, no bo dużo osób wie, ale na przykład akwarium czy różne inne rzeczy, jak was to interesuje, to możecie wpisać w Google
Things invented by women. I macie całe listy bardzo zaskakujących rzeczy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych fire escape, czyli wyjście te awaryjne, takie w razie pożaru, tak? Zostało wynalezione przez kobietę. I różne, różne inne. Okej, okay, aquarium, all these too. A gdybym napisał since 8 a.m.? Okej, okay, wracając do zdania Andrzeja. Jeżeli on by tutaj napisał since, to ja bym dała the floor has been, the floor has, the floor has been polished. Można by było dać since. Już lepiej, o wiele lepiej, tak? Ale tak jak mówię, at nie może być, bo to jest at, to jest jakby punkt w przeszłości. I trochę tak nie pasuje. Nie pasuje. Dobrze, dobrze, dobrze. Więc super, już tutaj jednoręczna strzykawka, właśnie, jednoręczna strzykawka, tak? Czyli so she invented a one-handed, czyli jednoręczna. Okej, okay, thank you, Zofia. Czasami brakuje mi takich słów. Okej, okay, aquarium, Agnieszka says that was very surprising. I think it was, yeah. I never thought about it. Okej, okay. Quiz, as always, quiz, so let's have a look. Okay. She invented the computer algorithm. Strona bierna tego zdania to she was invented the computer algorithm. The computer algorithm was invented by her. The computer algorithm, sorry, I made a mistake. Przepraszam, tam zapomniałam L, ale tam powinno być L. The computer algorithm invented her. Jaka jest strona bierna tego zdania? Mm-hmm. Ach, you're the best. Okay, very good. Of course, it's B. The computer algorithm was invented by her. Ok, oczywiście został wynaleziony, was invented. I by, czyli przez nią, tak? Bo tutaj chcemy powiedzieć, że został wynaleziony przez kogoś i w zdaniu mamy she invented that. Ok, very good, well done. You all listened very well, that's great. Ok, next one. I had a beautiful bicycle, but it blah 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 last month. Is stolen, steal, or was stolen? I had a beautiful bicycle, but something, something, something last month. Is stolen, steal, or was stolen? Great job, great job, good job. C, of course, was stolen. Was stolen, został ukradziony. I tutaj wracając do Andrzeja zdania, które było o tej podłodze, oczywiście, brawo wszyscy, super, naprawdę. Dlatego, że to było w zeszłym miesiącu. Jeżeli jest zeszły miesiąc, musi być czas przeszły, czyli musi być was stolen, ok? Bardzo dobrze, well done, no mistakes, excellent. Next one. He cleaned the dishes. Strona bierna to the dishes were cleaned by him. The dishes was cleaned by him. The dishes were being cleaned by him. Okay. Which one is correct? Which one is correct? He cleaned the dishes. The dishes were cleaned. The dishes was cleaned. The dishes were being cleaned. Okay, good. Malwina, Patrycja, Joanna, well done. Mariola, Monika, well done. Well done. A, czyli A, jest tutaj dobrą opcją. The dishes were cleaned. To jest liczba mnoga, czyli musi być were. Nie może być was, bo jeżeli byśmy miały jedno naczynie, czyli a dish, albo the dish, można by było dać was. Ale musimy dać where, bo to jest liczba mnoga, moi drodzy. C. Czy może być C? Generalnie może być. Jest to poprawna forma gramatyczna.
ale nam chodziło, jak się będziecie i generalnie jest to zdanie bardzo dobre. C to jest zdanie bardzo dobre. Ono się nadaje do powiedzenia i do zrozumienia i w ogóle do użycia. Ale dlaczego my nie możemy użyć w tym momencie? Będziecie się przygotowywać do egzaminu, to jest bardzo ważne. Czyli jeżeli, bo nie wszyscy chcą, tak? Ale jeżeli byśmy się przygotowywały do egzaminu, to na egzaminie tej odpowiedzi by Wam nie zaliczyli. Dlaczego? Dlatego, że nie jest to zdanie, które jest w takim samym czasie, jak to pierwsze, jak nasze podstawowe zdanie. W podstawowym zdaniu mamy czas past simple, czyli he cleaned. I my musimy je zamienić na takie samo zdanie, jak w takim samym czasie, jak w zdaniu podstawowym. Jeżeli zdanie byłoby he was cleaning the dishes, to jasne, możemy dać the dishes were being cleaned. Wtedy jest ok. Ale w przeciwnym wypadku nie możemy tego zrobić tutaj. Ale tak jak mówię, zdanie jest poprawne, generalnie, tak? Zdanie jest ok. Alright, let's have a look at another one. She created the first dishwasher. A. The first dishwasher was created by her. B. The first dishwasher created her. C. The first dishwasher got created by her. Nie wiem, czy słyszycie hałas, jakieś piłowanie, przepraszam Was, jeżeli Wam to przeszkadza, ale nic na ten, w tym temacie zrobić nie mogę, bo coś tam tną, nie wiem, co tną na zewnątrz. Ok, czekam na Wasze odpowiedzi. Ok, good, good Patrycja, well done Malwina, well done Gosia, good, 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 good job. Of course, it is the first one, the first dishwasher was created by her. Może to jest poprawna odpowiedź. Została stworzona przez nią. The dishwasher was created by her. Very good. Zauważmy tutaj może w tym przykładzie, co by było, gdybyśmy nie użyli tego was. Okay? Jak bardzo ważne jest was, jak bardzo ważny jest czasownik to be w mowie zależnej, w stronie biernej. Tak? Drugie zdanie nie ma tego czasownika was. I co nam wyszło? Wyszło nam, że zmywarka ją stworzyła. Czyli to jest po prostu, pierwsza zmywarka stworzyła ją. Tak? Czyli zmywarka się wzięła i stworzyła człowieka. Tak? Więc zapomnieliśmy tego was i nam w ogóle całe zdanie zupełnie jest do bani. Nic w ogóle z niego nie wynika. Tak? W ogóle jest bez sensu. Także to jest ważne, żeby ten czasownik to be był. Trzecie zdanie jest poprawne. Jest poprawne. Ogólnie nie jest to samo zdanie. Nie oznacza ono to samo, co zdanie podstawowe. Ale jest zdaniem poprawnym. Tak? Jest zdaniem, które moglibyśmy użyć. Ona nie, generalnie nawet zastanawiałam się, jak to przetłumaczyć i szczerze mówiąc nie wiem, jak to przetłumaczyć, ale jest to zdanie poprawne i oznacza powiedzmy to samo, ale nie do końca, tak? Bardziej, że zmywarka dała radę być, ta osoba, która stworzyła zmywarkę, dała radę ją stworzyć, coś w tym stylu. Nie wiem, jak to na stronę bierną przetłumaczyć, ale są takie formy strony biernej i one są ok. One są ok i też można je użyć. Na przykład, nie wiem, nic mi nie przychodzi. Generalnie dobrze, muszę lecieć, ale jest taka forma, którą możemy użyć, ale tak naprawdę pierwsze zdanie jest poprawne. Pierwsze zdanie jest poprawne. Next one. Kamala Harris została wybrana wiceprezydentem USA. To Kamala Harris elected the vice president of the USA. Kamala Harris was elected the first vice president of the USA. Kamala Harris is elected the vice president of the USA. Została wybrana. Została wybrana. Okay? So, you put the answer in the comments. B. Patryc. B. 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 Good. Was elected. Was elected. Okay? Kamala Harris was elected. Of course. Jest to odpowiedź
B. Super, dziękuję. Andrzej, Joanna, Zofia, Sandra, Gosia. Well done, Monika. Good job. Czyli B jest tutaj poprawną odpowiedzią. Została wybrana, tak? Is elected. Mogłoby, to ostatnie zdanie mogłoby być, ale to też zależy od kontekstu. Bardziej pewnie powiedzielibyśmy is being elected, czyli zostaje wybrana, tak? Czyli teraz jest głosowanie i jacyś tam reprezentanci głosują na Kamalę Harris. To mogłoby być. Is elected troszeczkę dziwnie brzmi, to tak jakby oni wszyscy siedzieli przez całe wieki i po prostu ją wybierali non-stop, tak? Była niekończąca się historia. Ewentualnie mogłoby być is being elected, czyli teraz. Oczywiście nie jest to tłumaczenie tego naszego polskiego zdania, ale tak, można by było tak powiedzieć. Natomiast oczywiście naszym poprawnym zdaniem jest was elected, czyli została wybrana. Pierwsze zdanie nie jest poprawne, bo oznacza, że ona wybrała wiceprezydenta, czyli Kamala Harris wybrała wiceprezydenta. I znowu zapomnieliśmy naszego was. I jak zapominamy naszego was, to nam wychodzi zupełnie co innego. Także was jest bardzo ważne. Ok, last one. Kobiety nie były traktowane równo. Women were not treated equally. Women didn't treat equally. Women weren't treat equally. Mam nadzieję, że oni nie będą piłować tak cały dzień, bo to można zwariować. Jak u dentysty prawie. Women weren't, were not treated equally. Women didn't treat equally. Women weren't treat equally. Ok, Patrycja była pierwsza. Anyone else? Anyone else? Anyone else? Woo! What is going on? Ok. I can see now. Mariola and Sandra, well done. Ok, A, oczywiście A. A jest naszą odpowiedzią. Women were not treated equally. Ok, czyli women, kobiety, musimy dać liczbę mnogą, tak? Czyli nie możemy dać was, tak? Musimy dać were not. Treated equally. Perfect. Ok, drugie zdanie może być, jest to zdanie poprawne gramatycznie, ale nie jest tłumaczeniem naszego zdania. Oznacza, że kobiety nie traktowały kogoś równo, tak? C nie jest poprawne zupełnie, dlatego że co? Nie mamy trzeciej formy czasownika, treat. Musimy dać ed, czyli nie może być. Pierwsze zdanie jest poprawne. We're not treated equally. Ok, good job. Good job, everyone. Andrzej says, mogłaby wybrać właśnie ona, jest fajna. Well, I think it's better than she is vice president, rather than she choosing someone who will be a vice president. It's a better choice, I think. Well, yeah, but maybe when she is, I don't know, maybe later she will be choosing a different vice president, right? Okay, let's not go into politics. Let's not. Good job, everyone. Good job, everyone. Czy macie jakieś pytania o stronę bierną, o cokolwiek, co było dzisiaj podane Wam tutaj? Czy macie jakieś pytania? Piszcie, jeżeli macie pytania. Jeżeli nie macie pytań, dajcie mi kciuka, dajcie mi serce, dajcie mi uśmiechniętą buźkę, żebym wiedziała, że Wam się lekcja podobała, że jesteście zadowoleni, zadowolone i że wszystko ok. Jak zawsze również chciałabym poprosić, abyście się podzielili ze swoimi znajomymi tą lekcją, informacją o OK English. Zawsze mi jest przyjemnie, miło, że ktoś przychodzi z jakiegoś polecenia, bo im koleżanka powiedziała, bo im ktoś tam powiedział, jest super. Bardzo, bardzo jest to miłe, więc dzielcie się. Dziękuję za wszystkie serducha. Super, dziękuję bardzo. Widzę, że Wam się podobało, więc ja się tym bardziej cieszę. Oczywiście zapraszam Was na zajęcia z Native Speakerem, na zajęcia przede wszystkim z Jamesem, który jest z Wielkiej Brytanii, bo to on ma najwięcej godzin dostępnych, on jest nowy u nas, więc ma godziny wieczorne, popołudniowe dostępne, więc się zgłaszajcie. Jeżeli ktoś chce inne godziny, to będzie musiał poczekać do kwietnia, bo wtedy w kwietniu będziemy mieli miejsca.
Dużo osób pyta się o zajęcia ze mną. Ja nie przyjmuję nowych uczniów, nie przyjmuję uczniów teraz, dlatego że mam komplet i ogólnie ogarniając prawie 40 uczniów, którzy są u nas w OK English, nie jestem w stanie mieć więcej czasu dla nikogo innego. Ale jeżeli mi się zwolnią miejsca, to będę Wam mówić i będę Was informować. Póki co na razie nie mam, ale tak jak mówię, może się to zawsze zmienić, prawda? Więc możecie oczekiwać. Okej, good. Jeżeli nie ma pytań, to ja będę kończyć. Idę na śniadanie. Because I'm very hungry, I need to eat. And I need to do some work. I have a lesson today with Magda, so I need to prepare. So yeah, I hope you have a great day. My ladies, have an awesome day. Buy yourself flowers, okay? Don't count on anyone to buy you flowers. If you want flowers, go and buy yourself, okay? So have a lovely day. Drink a nice cup of coffee, have a cookie, relax, watch something very nice, read a book, okay? Enjoy yourselves. And I see you next week on Monday. Zobaczymy się w następnym tygodniu w poniedziałek o tej samej porze o 9:00. Thank you so much for coming to the lesson. Have a lovely day. I'll see you next week. Bye bye.